pokusić się o bramkę. Rozegranie do tyłu. I do bramkarza. Bramkarz do środka. A kto mógł się skończyć? Nieciekawie. Ale tam nie czuka żółka. Nie słysza. Piła nie znalazła adresata i bramkarz bomby będzie mógł rozpocząć od własnej połowy. I rozpoczyna się konstruowanie z akcji, która może zakończyć się bramką. Do lewej strony, do ręka z numerem 88. Ależ teraz świetnie wyszli spod pressingu i będzie sytuacja, w której może paść gol. Szczał z daleka, nie tym razem do Witka i też nie ma bramki. Ciekawa sytuacja, a wyjście z opresji lekkiej fenomenalne. Tylko pędzi Daniel Guzicki, świetne minięcie do skrzydła. Świetnie panują nad piłką. Ten fragment ma opanowany, dużo wymienności. Raz już to powtarzam, ale warto. Warto popatrzeć, jak to robią, jak zmieniają. Jak próbują rozbić obronę rywali. I teraz nadarzyła się okazja. Ale szybko rozgrywane są te sytuacje. Bombie musi przemieszać się z lewej do prawej strony. To na pewno skutkuje energią. Ale teraz jest sytuacja, jeżeli sklei dobrze, a skleił do środka pomiędzy LPN i bramka! Zawodnik z numerem 5, pierwszą bramkę tego spotkania, Michał Grochulski. Bartuś, nie za wysoko teraz. Gramy. Michał Grochulski z strzelcem pierwszej bramki tego spotkania. Mamy 1-0. Ale ta bramka gdzieś tam wisiała. Na wosku i Michał zimną krwią umieścił w prawie w rogu piłkę. Szanuj. Dużo piłą. Bomba przeznaczona w takiej sytuacji. Ale teraz mamy bramkę! Zaskoczeni! Bramka Spirana, Tak jest, wydawało się, że tam zawodnik Polukary nie dotknął tej piłki, także szczęsem bramki zawodnik z numerem 7. I będzie to Damian Szczeciak. Polukary na pasy chciał zmylić, ale to Damian szczęścią bramki i zostało to zaleczone. Kroku ucieka, kroku! Tyłem! To Damian. Dobra. Mamy wynik 2-0 i dalej się utrzymuje. W takim rezultacie bomba miałaby komplet i idzie mocno po zwycięstwo. Po dominację w tej grupie. Przypomnijmy o partnerach naszego turnieju, m.in. o firmie Hulot.net, która zasponsorowała tę eliminację i kilka gadżecików, które możemy m.in. od nich mieć. Dziękujemy również sklepowi Kaufland w Szczecinie przy ulicy Ofiar Oświęcina 14B oraz
naszemu patronatowi medialnemu RNF Max, który od kilku dni reaktywuje telewizję w Szczecinie. Z dronem się bym poradził. Poradziłbym sobie. Sytuacja do oszczelenia trzeciej bramki. Dwóch na dwóch w tym momencie, ale skrzydło. Tak miałoby z Lugano zamknąć z numerem 3 na skrzydle. Świetnie wchodził, jakby tylko przeszło. Prawdopodobnie byłaby to kwestia dołożenia nogi. Andrzej sam cały. Brawo. Lewe. Lewe skrzydło odsłonięte. Daj krótko. Nie straszam. Dalej utrzymuje się 2 do 0. Bartuś super, długi. Wyżej podwyższenie zespół FC, przepraszam, zespół Bomba, który wysoko poczekł i naciera, ale ta świetnie uwolnił się zawodnik. Zdobyć, czy będzie bramka? Jest to! Jest bramka 2 do 1. Słyno z tego słyną. Krzyżka, świetna bramka. I mamy 2 do 1 bramkę kontaktową. Można jeszcze odrobić. I na pewno pokusi się Dobie o to. Są zespołem, który pokazał w dzisiejszym turnieju, w pierwszym meczu, co potrafi teraz też świetnie stawia czoła zespołu z Bomby. I spokojnie teraz z tyłu zmiana pozycji. Z przodu zespół FL Dąbie, ale nieskuteczny teraz. Minięcie i zespół Bomba ma szansę. Są bliżej. Będą chcieli rozegrać. I do lewej strony, to jest numer 7. Do środka, świetnie rozegranie. Czy będzie strzał? Minięcie jeszcze raz i nie ma. Sprytnie mijał z lewej do prawej strony, aż pokusił się o strzał. Było bardzo blisko, ale nie tym razem. Dalej wynik 2 do 1. Kilka minut do końca spotkania, ale teraz jest szansa na wyrównanie. Z prawej strony do środka zagranie. Podegranie do tyłu i mają szansę na wyrównanie. Są blisko. A ja twoja musisz! Przewinienie. Mieliśmy przed chwilą sytuację rzadką spotkania, w którym Bomba była zamknięta przez moment. Na własnym polu, ale sędzia już nie pozwoli.